Dziś dla odmiany odcinek nie historyczny, ale polityczny. Porozmawiamy o poprawności politycznej. Żeby nie było, że moje słowa są bezpodstawne, zaczniemy od przykładu. Rzeczpospolita cytowała profesor Magdalenę Środę, która uważa, że Wikipedia jest redagowana w sposób seksistowski i widać tam uwarunkowania patriarchalne oraz normatywne, które niekoniecznie wynikają ze złej woli, a raczej z ignorancji. Chodzi o słowa takie jak polityczka, nurkini, chirurgini i prezenterka, a dokładniej, że się ich nie używa. Cóż, prawda jest taka, że świat zbudowali mężczyźni. I dobra, głównym argumentem jest to, że w średniowieczu czy starożytności to mężczyźni rodzili i dziś jest trudno się przez to kobietom przebić. Ale ci mężczyźni jakoś doszli do tego, nie kobiety. Stąd wiele sformułowań jest przystosowanych pod mężczyzn. No tak się stało. Feminizacja języka to nic innego jak szukanie dziury w całym i próby zrobienia problemu z czegoś, w czym problemu nie ma. Tyle w temacie. A jak się nie podobają te słowa, no to trzeba zrobić coś dla świata, żeby kobiety były częścią tej kultury, którą się tworzy, a nie próby jakieś zmieniania tej kultury z kiedyś. Rozkraczanie się w autobusie. Chodzi o takie siedzenie z szerokimi nogami tak rozstawionymi. Feministki w 2012 roku stwierdziły, że jest to przejaw dyskryminacji i dominacji sfery publicznej. Czy one myślą, że faceci robią to, żeby zdominować je? Naprawdę? Drogie panie, myślicie, że mnie nie wkurza, jak taki dres obok usiądzie i się rozkraczy, zajmując 3 miejsca? Zauważyliście, że feministki uznają się za taki pępek świata trochę? W Berlinie niektóre szkoły wyższe zaczęły otwierać kierunki tylko dla kobiet, ponieważ zbyt mało kobiet dostawało się na dane kierunki. Odpowiedzcie sobie sami, kogo to dyskryminuje. Teraz absurd nad absurdy, który na szczęście, a przynajmniej na to wskazują medialne publikacje, utknął na etapie pomysłu. Huffington Post jakiś czas temu doniósł, że lewicowa partia zasiadająca we władzach szwedzkiego regionu Sörmland chciała przeforsować projekt zakazujący mężczyznom korzystania z toalety na stojąco. Może i dobrze, że to mężczyźni, a nie kobiety doszli do władzy na świecie. Przecież to byłby terror całkowity w najmniejszych dziedzinach życia. Nawet Stalin nie ingerował w to, co robimy w łazience i jak. Najnowszy pomysł, który odbił się szerokim echem nie tylko w brytyjskich mediach. Firma ubezpieczeniowa z Wysp zaproponowała, by wydzielić na niebezpiecznych drogach pasy wyłącznie dla kobiet. Ja jestem za. Wtedy ten kobiecy pas stałby zakorkowany, a mężczyźni by sobie spokojnie jechali. Ale jak to się ma do idei równouprawnienia, no to ja nie wiem. Netflix to taka firma, która robi seriale i wszyscy są jej fanami, choć ja tak bardzo nie lubię ich seriali. Są różowe, cukierkowe i mało przejmujące. Czarne lustro jeszcze im wyszło, ale nie o tym miałem mówić. Wracamy do tematu. Otóż Netflix to taka oaza poprawności politycznej na świecie. Czarny Achilles, bo ci cholerni Grecy to tacy rasiści, tylko biali walczyli tam. Myślę, że to jest idealny przykład. On po prostu idealnie obrazuje to, jak Netflix patrzy na świat. Kolejny punkt i kolejny raz Netflix, a mam na myśli serial Przyjaciele, ten stary, kultowy serial, który chyba wszyscy znają. Trafił na platformę Netflix i został uznany za seksistowski. Monika była gruba w młodości i się tego wstydzi, co obraża grubych. Rachel wynajmuje niańkę faceta i jest tego polew, co uwłacza niańkom. A do tego są tylko biali, czyli brak różnorodności etnicznej. No to jest po prostu chore. Wielu krytyków uznaje, że emisja takiego serialu w 2018 roku jest niedopuszczalna. Super. Co do różnorodności, lecimy do Polski naszego Wiedźmina. Niestety, ale zagraniczne media stwierdziły, że Wiedźmin jest rasistowski, ponieważ nie ma w nim czarnych bohaterów. Tylko w prasłowiańskiej Polsce są sami biali. No jak do tego doszło? Twierdzono, że skoro w świecie fantazy są elfy i krasnoludy, to czemu nie ma być czarnych? Bo tak sobie autor wymyślił i to jego świat. Dziękuję. To będzie najlepsze. Gra o tron rasistowska. Pewne ugrupowania stwierdziły, że w serialu, w którym królową jest kobieta, a nawet dwie, w którym są geje, lesbijki i czarni, jest rasistowski, ponieważ po pierwsze, pojawiają się nagie kobiety i to je poniża. Nieważne, że mężczyźni też pojawiają się nadzy. Na mężczyzn nikt nie zwraca uwagi, pojawiają się nagie kobiety i to jest złe. Po drugie, królowa jest biała, a jej służka czarna. Powinno być odwrotnie. I nieważne, że czarni są bardzo pozytywnymi bohaterami. Rasizm, niech HBO bierze przykład z postępowego Netflixa.
to będzie najlepsze. Francuzi stwierdzili, że reprezentacja Chorwacji w piłce nożnej, z którą grała ich reprezentacja w finale Mistrzostw Świata, jest rasistowska, ponieważ grają w niej sami Chorwaci. A ich reprezentacja Francji jest postępowa, bo grają w niej przedstawiciele różnych narodów. Wiecie, dlaczego żadna reprezentacja z Afryki nigdy nie wygrała mistrzostw? Bo najlepsi reprezentanci grają we Francji. No nie okłamujmy się, wygrała drużyna afrykańska tylko w koszulkach Francji. A tak w ogóle moim zdaniem, żeby ktoś mógł grać w reprezentacji, powinien być warunek. 3 pokolenia wstecz przodkowie powinni mieć obywatelstwo tego państwa. Powiedzmy, że można mieć jakieś tam, nie wiem, 3 wyjątki w reprezentacji, a tak warunek pokoleń. Ale to jest moje zdanie. Dzięki za obejrzenie do końca, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych punktach, o których opowiedziałem, a przy okazji podrzućcie jakiś pomysł na następną dyszkę. Cześć!